Jak to jest z wynikiem analizy kolorystycznej? Czy kolory, które nam wychodzą, zawsze nam się podobają? Czy czasem zdarza się tak, że po prostu ich nie lubimy, no i nie nosimy? I co wtedy zrobić? Zapraszam na najnowszy wideoporadnik. Analiza kolorystyczna, obojętnie czy stacjonarna, czy online, polega na tym, że szukamy dobrych kolorów. To nie jest tak, że patrzymy na kogoś, że jest na przykład blondynka z niebieskimi oczami i bladą cerą, to będzie na przykład latem, albo wiosną, albo kimś tam jeszcze, tylko sprawdzamy, jakie kolory danej osobie pasują na podstawie jakichś próbek i wychodzi nam zestaw, na podstawie którego określamy typ urody, a ten typ urody daje nam szereg możliwości, czyli daje nam oprócz tych znalezionych próbek dziesiątki jeszcze innych kolorów, no i dodatkowo daje nam rozwiązania, jak się malować, jak farbować włosy, jak łączyć ze sobą kolory. Także analiza kolorystyczna to nie zgadywanie, analiza kolorystyczna to testowanie kolorów i sprawdzanie tego, w czym dobrze wyglądamy. No i teraz, czy zdarza się tak, że podczas analizy okazuje się, że wychodzi nam coś innego niż całe życie nosimy? W swojej karierze zawodowej zrobiłam to grubo ponad 1000 analiz kolorystycznych i zdarzyło się może 3, może 5 klientek, które okazało się, że większość ich garderoby jest totalnie niespójna z tym, co wychodzi podczas analizy. Czasem zdarzało się tak, że ktoś im kiedyś poradził i one całe życie tego się trzymają. Czasem zdarzało się tak, że po prostu gdzieś tam testowały, ale z jakiegoś powodu nie widziały. I tutaj od razu powiem, że 99,999% moich klientek podczas analizy kolorystycznej, tej stacjonarnej, kiedy mam okazję z nimi porozmawiać, dokładnie widzi, w czym dobrze wygląda. Nawet jeżeli wcześniej mówią, że ja nie widzę kolorów. Analiza kolorystyczna to jest takie specyficzne spotkanie, które naprawdę jest w stanie bardzo dużo rozjaśnić. Oczywiście, gdy widzimy się na żywo, to jest to cały proces, który można zobaczyć. Gdy widzimy się online, to znaczy gdy robimy analizę kolorystyczną online, wtedy jest tylko prześledzenie z prezentacji, ewentualnie zadanie do niej dodatkowych pytań, czy umówienie się jeszcze na konsultację, żeby doprecyzować pewne rzeczy. Natomiast nasze prezentacje są tak dopracowane, że raczej nie ma takiej potrzeby, żeby jeszcze coś tam uzgadniać. Klientki zazwyczaj piszą, że tak, to jest wszystko jasne. No i co zrobić, kiedy pojawia się w naszej głowie takie pytanie, że okej, zrobię sobie analizę kolorystyczną i okaże się, że kolory mi się nie podobają, że one są w jakiś sposób rozbieżne z tym, jakie są moje kolory subiektywne. I nawet jeżeli zdarza się tak, że w swoim codziennym życiu nosisz bardzo ubogą paletę kolorystyczną, to znaczy, że są tam raczej kolory nazywane tymi uniwersalnymi czy bazowymi, czyli jakieś biele, szarości, czerń, granat, beż, może jakieś tam odcienie brązu, no i nie szalejesz zbytnio z kolorami, no to faktycznie analiza kolorystyczna może sporo Tobie odkryć. No i może też odkryć tę stronę, która Ci się nie podoba. Rzadko się to zdarza, jak mówię, ale czasem się zdarza. I teraz, jak mają się kolory analizy kolorystycznej, kolory naszego typu urody, do tego, jaka jest nasza osobowość, czyli to tak naprawdę, co nosi kolory, bo oczywiście my nosimy ubrania na ciele, zakładamy ubrania na ciało i to my je nosimy, natomiast tak naprawdę spójność noszonej kolorystyki bardzo często jest tak naprawdę, oczywiście z tym ciałem i z tą urodą, tu już mamy zrobioną analizę kolorystyczną, ale też ważne jest to, żeby nasza osobowość dobrze komponowała się z kolorami. Co mam tutaj na myśli? Powiem taki bardzo ekstremalny przykład. Jeżeli osoba, która jest bardzo nieśmiała, taka stonowana w swoim wyrażaniu siebie, emocji, raczej nie odzywa się, nie pytana, nie śmieje się głośno i taka osoba by ubierała się bardzo pstrokato, czyli wyobrazimy sobie taką wiosenną łąkę, gdzie mamy na przykład zieleń pomieszaną z czerwienią maków i z takim chabrowym fioletowo-niebieskim i do tego może jeszcze dorzuci jakąś żółć, no i taką po prostu dyskotekę kolorystyczną zarzuci na siebie. Nawet jeżeli to będzie po prostu wzorzysta sukienka, to taka osoba może czuć się zbyt widoczna, może czuć się tak, że nie do końca będzie czuła się spójnie z tym, jaka jest. I oczywiście może zdarzyć się tak, że taka, nazwijmy ją nieśmiała, to taki, powiedzmy, stonowana osoba, wyjdzie, że jest, nie wiem, ciepłą wiosną, czystą wiosną, czyli właśnie takim typem urody,
który dobrze wygląda w tej dyskotece kolorystycznej, no to wtedy szukamy rozwiązania. No jak to rozwiązanie znaleźć dla siebie, jeżeli na podstawie swoich jakichś testów stwierdziłaś, że kolory no, nie grają z tym, jaka ty jesteś, obojętnie czy w jedną, czy w drugą stronę, no to teraz kilka takich spraw, nad którymi warto się zastanowić. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że kolor jest bardziej widoczny na pierwszy rzut oka niż fason. Oczywiście po pierwsze w sklepie, tak? No ale w sklepie są ubrania powieszone na wieszakach i tam no, po prostu nie zawsze widać te fasony, ale to, co nas zawsze przyciąga, to kolor. To znaczy, że prawdopodobnie, jeżeli będzie, nie wiem, prosta, czerwona sukienka, to ją zobaczymy szybciej niż najbardziej falbaniastą, szaro-beżową sukienkę, tak? Czy bluzkę. Także kolory, te, które są kolorami aktywnymi, są najbardziej widoczne. Aktywne kolory to oczywiście te, które zaliczamy do czerwieni, żółci i pomarańczy, szczególnie w tych czystych wersjach. No i w ogóle czyste kolory, czyli choćby odcień mojej, połączenie na przykład moich paznokci z moją dzisiejszą koszulką. Mamy taką ładną, trawiastą, powiedzmy, zieleń, do tego taki mocniejszy pomarańczowy, czerwono-pomarańczowy, oranżowy kolor i one robią bardzo mocne zestawienia. No i teraz, jeżeli już mamy swój wynik analizy kolorystycznej, albo nawet nie mamy, może zgadujemy, a może nigdy się nad tym nie zastanawiałyśmy, to powinniśmy pamiętać o tym, że kolory mają jakieś swoje znaczenie, jakąś swoją symbolikę. Ona połączona jest z różnymi aspektami. Czasem to jest kwestia taka społeczno-kulturowa, to znaczy, że inaczej czytamy kolory w Chinach, w Indiach i w Polsce, no ale załóżmy, że jesteśmy w tym świecie naszym, tutaj tak zwanym zachodnim, dość zachowawczym i dość ubogim kolorystycznie w porównaniu na przykład do Indii, jeżeli chodzi o ubrania przynajmniej, no ale kolory mają swoje znaczenie. I tak jak na przykład czerń jest kojarzona z takim wycofaniem, z dystansem, ze smutkiem, biel, no to oczywiście czystość. Czystość intencji, czystość działania, czystość takiego odbioru. Szarość mówi się, że to kolor profesjonalistów, ponieważ on nie rozprasza naszego oka, a jego przeciwieństwem właśnie jest bardzo aktywna czerwień. Czerwień no to, no cóż, namiętność, miłość, ostrość, seks, drapieżność, ostrzegawczy kolor. Coś, co ma nas po prostu przykuć naszą uwagę, zatrzymać nas na chwilę i może nawet tak rozniecić, tak? Jest to taki ognisty, czasem agresywny kolor. Pomarańczowy kojarzony jest z czymś optymistycznym, z czymś takim radosnym, poprawia apetyt, co ciekawe, także uwaga, jeżeli ktoś dużo je, żeby sobie w jadalni robił jeszcze pomarańczowe ściany, tam w kuchni, gdziekolwiek je. Żółty jest uważany za kolor bardzo optymistyczny, ale też taki trochę no, niepoważny. No, nie wyobrażamy sobie biznesmenów i polityków poważnych, czy polityczek w poważnych żółtych sukienkach, tylko raczej to będą właśnie te granatowo-szare, bo granat właśnie kojarzy nam się z profesjonalizmem. Niebieski w ogóle kojarzy się, on jest chłodnym kolorem, więc trochę buduje dystans, ale kojarzy się z takim wzbudzaniem zaufania. Taki ciekawostka, zwróćcie uwagę, jak są komponowane kolory w reklamach. Tam bardzo często, żeby właśnie oddziaływać na naszą podświadomość, to te kolory są jakoś ze sobą powiązywane. No i zielony. Zielony na przykład wiązany jest z tym, że jest kolorem nadziei, jest kolorem optymizmu, kolorem spokoju, kolorem oddechu. No takiego połączenia po prostu z przyrodą, z naturą. No i nam pozwala jakby odpoczywać. To znaczy głównie naszemu tutaj aparatowi wzrokowemu pozwala odpoczywać. Fiolet kojarzony jest z czymś takim nad, to znaczy z jakąś boskością, z jakimś bujaniem w obłokach. Róż oczywiście jako słabsza czerwień, bo róż to nic innego jak po prostu jasna wersja czerwieni. Kiedyś był to kolor zarówno męski, jak i kobiecy, teraz już jest bardziej kojarzony z kobietą, a właściwie bardziej z dziewczynką, czyli niektórzy mówią, że jest to kolor taki dziewczęcy, infantylny czasem, no ale też kojarzony z ciepłem, z przytulaniem, też z miłością. Także znaczenie koloru, gdy wybieramy dany kolor, powinno być połączone z tym, jakie chcemy robić wrażenie. Jeżeli chcemy być właśnie takie bardzo dziewczęce, to duża ilość różu połączona na przykład jeszcze z falbanką, serduszkiem, koteczkiem czy jakimiś kokardkami będzie robiła dziewczęce, może czasem infantylne wrażenie. Jeżeli idziemy na twarde negocjacje, to na pewno nie idziemy w różowej sukience, tylko w czarnej. No dodatkowo jeszcze tutaj
fasony by mogły wjechać, czyli ten czarny, czarna sukienka, czarna garsonka, czarny garnitur, czy w ogóle czarny golf i czarne spodnie, robią takie bardzo dystansujące wrażenie. Gdy to już będzie mocniejsze kolorystycznie, to nie będziemy odbierane jako takie poważne. Oczywiście w większości przypadków też nie można moich słów i tych komunikatów traktować tak bardzo zero-jedynkowo i wpadać po prostu w taką, no, paranoję, bym powiedziała, że to jak już się ubiorę na różowo, to będę nieprofesjonalna. Nie, nie, tutaj jakby pamiętajmy o tym, że to są w strefach takich kreatywnych, czy to kolorystycznych, czy fasonowych. Pamiętajmy o tym, że to są wszystko wskazówki, wyznaczniki, nie możemy tego traktować z taką aptekarską precyzją, czy z precyzją chirurga, który przeprowadza operację na otwartym sercu. Także oczywiście, na pewno w czerni, w granacie, w szarości będziesz bardziej postrzegana jako osoba taka stonowana, spokojna, może zdystansowana, natomiast w różu czerwieni, no zupełnie inaczej. No ale oczywiście, sam kolor to tylko jest kolor. On jest jeszcze połączony z fasonem i dzisiaj o tym nie będę mówiła, o tej komunikacji fasonowej połączonej z kolorami, ale chciałabym powiedzieć więcej na temat właśnie tego, jak kolory są połączone z tymi komunikatami. Te krótkie kody, bo oczywiście można by było na ten temat nagrać, nie wiem, godzinny poradnik, czy może półgodzinny poradnik, jaki kolor, jak jest czytany i z czym się kojarzy, w jakich sytuacjach on będzie lepszy albo gorszy, ale pamiętajmy, żeby dobierać go do swojej osobowości, dobierać go też do swojego typu urody. No i właśnie, tutaj można by było znowu bardzo rozszerzyć ten wątek i pomyśleć sobie, ok, analiza kolorystyczna daje mi jakąś paletę. No i powiedzmy, ta paleta zawiera w sobie dużo właśnie ciemnych kolorów, albo z drugiej strony dużo różu, albo dużo niebieskości, albo dużo szarości. Jakie to ma połączenie z moją osobowością? Oczywiście nie będę tutaj tworzyła teraz wszystkich kombinacji typu 12 typów urody i po prostu wszystkie możliwe osobowości i jakby sytuacje, które mogą nas spotykać, bo to by chyba, nie wiem, takie całodniowe szkolenie mogła na ten temat poprowadzić, a nie krótki wideoporadnik. W każdym razie zwróć na to uwagę właśnie, co daje Ci Twoja analiza kolorystyczna, albo nawet jeżeli nie masz analizy kolorystycznej, to jakie komunikaty wysyłają Twoje ubrania kolorystycznie, no i przede wszystkim, czy to Ci odpowiada. To znaczy, że jeżeli według analizy, no na przykład jesteś jakimś latem, powiedzmy, że latem chłodnym i to chłodne lato, gdzieś tam te róże chłodne, no może odmieniać po prostu przez wszystkie przypadki, no i do tego jeszcze masz taką bardzo dziewczęcą osobowość, bardzo jesteś taka rozchichotana, wiecznie uśmiechnięta, też Twoje na przykład rysy twarzy są takie, jak to się mówi, obłe, czyli masz takie pełne policzki puciate, okrągłe oczy, okrągłe usta, to dodaje wszystko miękkości, plus ten róż, plus właśnie jeszcze Twoja taka wesoła, miękka, dziewczęca osobowość może sprawić, że będziesz przez niektóre osoby odbierana właśnie tak dziewczęco. I zastanawia się, czy to Ci odpowiada, czy to Ci nie odpowiada. Czyli kolory, które Ci pasują, kontra te komunikaty, które kolory wysyłają. Ewentualnie zastanawia się zawsze, w którą stronę co możesz nagiąć. Czyli jeżeli jesteś właśnie osobą taką, którą opisałam, a na przykład masz, nie wiem, czy całą pracę, czy jakieś konkretne spotkania, które mogą wymagać czegoś, co będzie bardziej poważne, to zobacz, jak bardzo możesz się nagiąć. Te chłodne dziewczęce lato nie będzie może szło od razu w czarny garnitur, ale chociaż na przykład w ciemny granat połączony z jasną szarością, żeby go trochę rozjaśnić. Także opcji jest zawsze dużo. Analiza kolorystyczna zawsze odpowiada na pytania, jak możesz łączyć kolory, nie tylko jak je nosić te przy twarzy. Tak? Czyli analiza nie tylko mówi, czy to jest dla mnie dobre, ale mówi też to, z czym ja to połączę, żeby było najlepiej. Czy mogę to połączyć z cynamonowym brązem, tak jak dzisiaj mam na przykład takie spodnie na sobie, czy to z czernią, czy z granaczem, czy z czym jeszcze, bo ten kolor może nosić kilka typów urody, oczywiście nie tylko mój. Czyli to, co jest najważniejsze, to tak naprawdę znaleźć równowagę pomiędzy tym, jaki jest nasz typ urody, jaka jest nasza osobowość, jakie są nasze preferencje, czy jakie kolory nam się podobają, jakie role społeczno-życiowe mamy, czyli po prostu gdzie tych ubrań na zewnątrz używamy i czy jak bardzo zależy nam na komunikatach, no i przede wszystkim jeszcze styl.
Styl, czyli czy kolory, które nam pasują, są świetne do naszego stylu. Powiedzmy, że podoba nam się, tutaj od razu dam przykład, podoba nam się styl na przykład romantyczny. Romantyczny, czyli taki, który oparty jest bardzo dużo o biel, beż i kolory pastelowe. I to najlepiej z tych słodszych pasteli, czyli właśnie gdzieś tam te różowo-brzoskwiniowe, takie delikatne żółcie się będą pojawiały. No i na przykład taka baza kolorystyczna świetnie by pasowała do typu urody, jakim jest jasna wiosna. A na przykład Ty jesteś, powiedzmy, ciemną jesienią. No i te jasne palety, takie jasne kolory, jasna paleta nie bardzo Ci pasuje, więc powinnaś dopasować ten styl romantyczny do ciemniejszej kolorystyki. Czyli wtedy zostawiasz sobie inne wyznaczniki stylu romantycznego, czyli na przykład jakieś falbaniaste spódnice, powłóczyste swetry, takie cienkie, delikatne, mgiełkowe ubrania i co robisz? No i po prostu robisz się trochę na taką kolorystykę, która będzie pasowała właśnie Twojemu typowi urody. Więc zawsze trzeba znaleźć to takie swoje konkretne rozwiązanie do swojego stylu. Oczywiście, jeżeli chodzi o styl, to ja tutaj musi być przerwa na reklamę i zapraszam Cię do mojej książki albo do e-booka Znajdź swój styl, jeżeli jeszcze nad tym pracujesz. A jeżeli chciałabyś czegoś więcej niż tylko książki, to też korzystając z przerwy na reklamę, jeszcze dzisiaj i jutro jest możliwość dołączenia do najnowszej, trzeciej edycji Klubu Stylowych Kobiet. Jutro, czyli 30 czerwca, zamykamy zapisy i prawdopodobnie otworzymy je za najbliższe 3 miesiące. Klub Stylowych Kobiet to jest taka przestrzeń, która pomaga kobiecie lepiej dogadywać się ze swoimi ubraniami, lepiej dogadywać się ze sobą na zakupach, dokonywać lepszych wyborów. Cała oferta tego klubu jest dostępna na stronie KSK, tak jak Klub Stylowych Kobiet, ksk.kodstylu.pl. Link oczywiście jest pod tym wideo. I dlaczego nawiązuję do tego klubu przy tym poradniku, przy tym temacie w ogóle stylu? Ponieważ najbliższa edycja Klubu Stylowych Kobiet będzie właśnie bardzo skupiona, to znaczy treści, które tam będą się pojawiać, na przykład webinary, będą mocno powiązane z tym, jak szukać swojego stylu, jak odnajdywać się w tym, co nam się podoba, jakie kolory nam pasują, jakie fasony nam pasują, bo tak naprawdę spójna garderoba, taka stylowa garderoba i taka, która nas satysfakcjonuje pod względem finansowym, rozmiarowym, szukania wszystkiego dla siebie, to jest taka garderoba, która łączy różne elementy. Te fasony, kolory, tkaniny, styl, budżet, no wszystko, wszystko, wszystko. I właśnie Klub Stylowych Kobiet to jest takie miejsce, gdzie nad tym pracujemy. Mówię pracujemy, ponieważ to nie tylko ja i uczestniczki tego klubu, ale też Paulina, czyli druga asystentka w moim, nie asystentka, stylistka w moim zespole, która dba o to właśnie, żeby ten klub był jeszcze bardziej wartościowy i jeszcze innym niż moje spojrzeniem. Także mamy w klubie konsultacje ze stylistką 2 razy w tygodniu na czacie, także można powiedzieć, że w ramach klubu masz taką opiekę stylistek przez te całe 3 miesiące. Nad Twoimi zakupami, nad Twoją szafą są oczywiście webinary, jest mnóstwo treści inspiracyjnych, masz jedną z usług do wyboru, także jest bardzo, bardzo, bardzo wiele tam się dzieje. Zamykamy zapisy już pojutrze, tak? To znaczy, że do 30 czerwca. Wtorek, dzisiaj jest wtorek, jutro jest środa i od czwartku już do klubu nie będzie można dołączyć, bo już startujemy właśnie z trzecią edycją, także jest ostatni dzwonek, wejdź na stronę, zobacz, czy ta oferta jest dla Ciebie odpowiednia. A ja podsumowując dzisiejszy odcinek, pamiętaj, szukaj równowagi, jeżeli okaże się, że Twoje kolory, to znaczy te, które Ci się podobają pod względem takim subiektywnym i kolory, które Ci pasują, są trochę rozbieżne, to zobacz, jak możesz połapać te dwa tematy. Może poprzez typ siostrzany. Może poprzez jakieś kombinacje na zasadzie, że przy twarzy coś, ale dookoła coś innego. Może będziesz wykorzystywała więcej kolorów bazowych zamiast kolorów dokładnie Twojego typu urody. Jest to bardzo indywidualna sprawa. No, nie da się niestety dla 12 typów urody wszystkich opcji omówić, bo tak jak wspominałam, ostatecznie wszystko musi być dopasowane do nas, do naszej osobowości, do naszego trybu życia.
że niestety podzielenie nawet na 12 typów urody nie daje idealnego rozwiązania dla każdej z nas, no bo czasem, jak widać, coś się może nam rozjechać. I jeżeli chcesz mieć nasze wsparcie w tym procesie, no to Klub Stylowych Kobiet jest taką najlepszą opcją, kiedy nie masz jednego spotkania indywidualnego typu analiza kolorystyczna, czy zakupy ze stylistką, czy przegląd szafy, ale masz stałą 3-miesięczną opiekę stylistek. Także ksk.kodstylu.pl, jeszcze jedna przerwa na reklamę. Dziękuję za dzisiaj. Jeżeli interesują Cię takie stylizacyjne treści, pamiętaj, żeby subskrybować ten kanał, a najlepiej jeszcze włączyć dzwoneczek, który będzie Cię powiadomiał. To czy to jest po polsku? W każdym razie będzie dawał Ci znać, że jest nowe wideo na tym kanale. Także dziękuję bardzo, zapraszam na stronę klubu i zapraszam do dołączenia do naszych klubowiczek. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!